Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam wszystkich w ramach kolejnego odcinka Nasza przyszłość przy PPTV. Tak się zdarza, że u lekarza lądują przede wszystkim ofiary sytuacji zdrowotnych, ale też i socjalnych. Nawet pojawiła się pewna diagnoza, która wspomina o tym, iż pacjent pojawia się w związku z problemami psychicznymi albo celem rozwiązania problemów socjalnych. To znaczy, zdrowie jest mimochodem, odbiciem problematyki, z jaką mają do czynienia moi odbiorcy, a około 70% moich respondentów komunikuje ze mną w praktyce w językach polskim i rosyjskim. Jeżeli zastanowimy się nad tym tematem, który dość wdzięcznie był poruszany przez PPTV w ramach innych audycji, co się tyczy sytuacji i roli Polaka na obczyźnie, to korzystając z różnego typu i to mnogich impulsów ze strony pacjentów, zdecydowałem się podjąć w dniu dzisiejszym temat, co się dzieje i co nas czeka. Może zacząłbym od zarysowania pewnej sytuacji z ostatnich dni na rynku niemieckim, zarówno w oczach prasy polskiej, co się tyczy Niemiec, jak i też samej niemieckiej. Żeby nie rozdrabniać się zbytnio, wspomnę tylko, iż prasa polska, czy to jest w tym momencie internia biznes, raczy swoich czytelników tytułami w sensie gwałtowny odpływ inwestycji z Niemiec. To sygnał ostrzegawczy. Jak najbardziej. W tym momencie również dla wszystkich, którzy wybierają się do Niemiec na tak zwane saksy, jak to kiedyś mawiano, czyli na dorobek okresowy, trzeba by ostrzec, że w sytuacji, gdzie lojalność płatnicza maleje, już kilka lat temu stwierdzono, iż Niemcy nie cieszą się dobrą moralnością, są podobno w Europie na drugim miejscu po Wielkiej Brytanii na liście negatywnej. To w miarę jak komplikuje się sytuacja ekonomiczna, sytuacja produkcyjna czy usługowa, jest niestety gdzieś tam logicznie, iż będzie to uderzać również w pracobiorców ze strony polskich pracowników, jeżeli będą oni w zupełności zależni od lokalnych pracodawców. Przepraszam. Jako główne przyczyny odpływu gotówki jest on bardzo znaczny. Polskie źródła powołują się na niemieckie czasopismo fachowe Handelsblatt, czyli jakby powiedzieć zeszyty handlowe, gdzie są przytaczane cyfry rzędu ponad 130 miliardów euro deficytu, co się tyczy przypływu i odpływu inwestycji na teren kraju Republiki Federalnej Niemiec. Jest to podobno najwyższy odsetek z ankietowanych czy też analizowanych 46 krajów Unii i okolicy. I teraz proszę Państwa, jeżeli dochodzi do odpływu gotówki, to tym samym rynek pracy staje się też mniej atrakcyjny. Są wymuszane rozwiązania, ażeby nie płacić ustawowych stawek, albo też pracodawcy w sposób niekoniecznie kulturalny starają się kogoś, no, niektórzy mawiali przekręcić, inni mawiali oszwabić. Jest to określenie niemalże historyczne, mimo że nie do końca ładne, na wypłacie czy też na świadczeniach socjalnych. Owszem, są pewne wskazówki na to, iż rynek niemiecki będzie musiał przejąć inwestycje w związku z komplikującą się sytuacją na wschodzie i Dalekim Wschodzie i że przewiduje się w najbliższych latach zainwestowanie ponad 40 miliardów euro na terenie Niemiec w związku z produkcją różnego typu baterii, ogniw oraz tych chipów. Ale tenor informacji jest jednak bardziej negatywny. Nie chodzi zresztą tylko o same pieniądze, które rzekomo szczęście nie dają, ale zabezpieczają byt, ale też o przestarzałą infrastrukturę, generalnie w szczególności infrastrukturę telekomunikacyjną, o wysokie podatki oraz o uciążliwe formalności w sensie administracyjnym.
Z tego, co miałem przyjemność niedawno przysłuchiwać się obradom Bundestagu, czyli lokalnego parlamentu w tym kraju, jeden z posłów zwrócił uwagę na niepokojące zjawiska narastających kosztów formalnych. W praktyce obserwuję to na co dzień, przepraszam, mniej więcej od czasów wybuchu pewnej pandemii w tym kraju, gdzie szereg zarządzeń formalnych zostało wprowadzonych względem całej służby zdrowia, przynajmniej co się tyczy lekarzy pierwszej linii kontaktu, bez jakiegokolwiek odszkodowania finansowego. W Bundestagu posłowie opowiadali o bardzo szerokim zakresie obciążeń formalnych, które oczywiście tam, gdzie są urzędy, przekłada się na obciążenie podatnika. Mówi się, że od czasów ostatnich ponad 2 lat wzrost kosztów formalnych na terenie Republiki szacuje się na 3 do 5 razy wyższy niż to miało poprzednie miejsce. Czyli ten powód na wynoszenie się z tego kraju albo przynajmniej ograniczenie aktywności rysuje się jak na ręku i ktokolwiek by się tu wybierał, powinien się zastanowić, na ile jest przygotowany na borykanie się z tym całym aparatem administracyjnym. Jak wiemy, skutki stresu to są różnego typu zaburzenia w dziedzinie medycyny funkcjonalnej, poczynając od skoków ciśnienia, od arytmii serca, poprzez przepraszam, wzmożone wydzielanie soków żołądkowych z nadkwasotą, a skończywszy na całej palecie zaburzeń psychosomatycznych, łącznie z zaburzeniami snu, z różnego typu niejasnymi bólami, kolkami, migrenami. Z tego, co kolejny portal polski Puls.hr informował nas nie tak dawno temu, to niemieccy przedsiębiorcy nie mają złudzeń, Niemcy nie są dobrym krajem do inwestycji. Edytor powołuje się na znane w Niemczech czasopismo Die Welt, czyli Świat, i przytacza dosyć zatrważające statystyki, a mianowicie wspomina, że 26% ankietowanych firm rozważa możliwość przeniesienia się za granicę. Po prostu rynek niemiecki nie spełnia oczekiwań praktycznej funkcjonalności. 39% ankietowanych firm wystawiło możliwością rozwoju gospodarki niemieckiej ocenę słabą lub niezadowalającą. Również 60% firm pokusiło się o stwierdzenie, iż wizerunek Niemiec jako przodownika gospodarczego Europy i optymalnego miejsca na inwestycje od dawna już utracił swoją rację bytu. Również 40% firm ankietowanych przez Die Welt wyraziło zainteresowanie przeniesieniem swojej siedziby, a przynajmniej części działalności do dalszych krajów, w szczególności do Chin, wbrew ostrzeżeniom oficjalnych urzędów, które twierdzą, iż lokalny reżim, zdaniem publicystów, czy też urzędów do spraw zagranicznych, jest nie do końca przewidywalny w swoich reakcjach względem inwestorów z Zachodu. To nie wszystko, proszę Państwa. Zastanówmy się nad tym, co tak naprawdę gnębi naszego polskiego emigranta, który przyjechał za chlebem. Jeżeli chciałby więcej inwestować, to poza lokalnymi problemami rozliczeniowymi być może będzie musiał być skonfrontowany z wysoką stopą inflacji oraz z wysokimi kosztami energii, gdyby chciał tu inwestować, z tematami, o których się mniej mówi, a które stwarzają mimo wszystko deficyty na rynku, czyli kwestia eksportu oraz starzejącego się społeczeństwa, gdzie od seniora ciężko jest wymagać takie same zaangażowanie w pracę, co od pracownika, który jest znacznie młodszy i bardziej dynamiczny. Z tego, co miałem okazję odczuć, kilku z moich pacjentów w minionych miesiącach zjechało do Polski, gdyż zwrócono im uwagę na przykład, iż przekroczyli już 50 i że na ich miejsce można przyjąć ludzi z innego kraju, którzy są młodsi i bardziej skuteczni, mniej
oporni w przyjmowaniu różnego typu sugestii, co się tyczy nadgodzin czy rezygnacji z własnego urlopu. Tyle może tytułem prasy polskiej, która tak zajmowała się przede wszystkim w swoich doniesieniach aspektem gospodarki. Ze strony niemieckiej, przepraszam, od kiedy ta delikatna recesja, można powiedzieć, jeszcze się nie raczyła nawet zapowiadać, trzeba może sięgnąć do wypowiedzi byłego wicekanclerza Niemiec z czasów poprzedniej ekipy, pana Steinmeiera, który w momencie wybuchu pandemii oficjalnie ogłosił i zapewnia, iż żaden człowiek i pracobiorca w Niemczech nie straci z powodu pandemii pracy. Statystyki wspomniały, iż rozwój gospodarki nie potwierdził jego obietnicy czy też zobowiązania politycznego. Natomiast to, z czym mamy do czynienia tutaj, czyli z oficjalnymi danymi odnośnie inflacji, w mediach masowego przekazu dość wyraźnie odbiega od czystych danych statystycznych zbieranych przez instytuty tak zwane niezależne. Oficjalnie nadal utrzymuje się, iż w Niemczech inflacja lekko wzrosła w stosunku do ubiegłego roku, ale pozostaje to nadal w zakresie 6% plus. Podczas gdy odbiorcy dość wyraźnie mówią, iż w zakresie środków żywności w dużej ilości produktów inflacja przekroczyła 30%, niekiedy ponad 100%. Jeżeli mówi się pomału już w mediach o recesji z rzędu 0,3%, to można się spodziewać, iż ta recesja jest znacznie większa, a lokalne instytuty finansowe wspominają też, iż zduszenie tej recesji do granic akceptowalnych społecznie przez portfel każdego obywatela to będzie dość poważny problem, który najpewniej nie ulegnie rozwiązaniu nawet do końca roku 2025. Następna sprawa, z którą w Niemczech się dość wyraźnie spotykamy, a o której tutaj środki masowego przekazu nawet mówią bardziej bujnie niż o problemach czysto gospodarczych, to jest poruszany dość obszernie na ramach takich czasopism jak Stern czy Spiegel temat przyjazności tego kraju dla przybyszów z zewnątrz. Tytuły pojawiające się na łamach prasy ogólnej, w sensie Niemcy jako pedantyczni, nieuprzejmi i prowincjonalni, stanowią o bardzo niskim położeniu Niemiec w rankingu czołowych 53 krajów, w ramach których Niemcy spadły na pozycję numer 49. Jeżeli patrzymy się na pierwsze kraje, czy pierwszą dziesiątkę, to mamy tam na przykład czy Meksyk, czy nawet Portugalię, ale ani Niemcy, ani Polska się tam nie znajdują. Nie chciałbym oczywiście porównywać Polski z Niemcami, tylko że będąc u siebie w domu, mamy też określonego typu, jak to się ładnie mówi w nowoczesnym języku, networking, czyli rodzinę krewnych, przyjaciół, kolegów z pracy, w których jesteśmy brani tak czy inaczej, ale w jakikolwiek sposób akceptowani. Niemiecka prasa już dość wyraźnie przyznaje, iż obcokrajowcy z różnych krajów, nawet z dość wysokim wykształceniem, chociażby akademickim, przyznają, iż odsetek akceptacji społecznej w Niemczech kształtuje się w zakresie, czy też nieakceptacji, 50%. Podczas gdy w innych krajach to odrzucenie społeczne jest to góra trochę ponad 30%. Tego typu fenomeny odbijają się oczywiście na naszych warunkach pracy, czyli możliwości korzystania nawet w zakresie rodzinnym czy po pracy, no w końcu z odpowiedniego location, w którym musimy mieszkać, z sieci telekomunikacyjnej. Czyli znowu taki punkt, w którym nieprzygotowany przyjazd do Republiki Federalnej Niemiec może zakończyć się dla każdego zainteresowanego bardzo nieprzyjemnym obudzeniem. W prasie ostatnio było przytaczane tak zwane Expat Insider 2023, studie, gdzie na 12 tysiącach probandów ze 172 krajów przeprowadzono
po wyższe badania. I nie chodzi tu tylko o imigrantów z krajów trzeciego świata. Również przyjezdni z Europy, przyjezdni ze Stanów Zjednoczonych narzekają na generalnie niezadowalający system społeczny, na wrogość, po części mniej czy bardziej aktywną ze strony lokalnej ludności. Może to troszkę zadziwiać, a być może nawet zatrważać, jeśli spojrzymy choć trochę wstecz na historię świata i Europy ostatnich stu kilkudziesięciu lat. To też jest takie dość wdzięczne przemyślenie, jakie mamy punkty kontaktowe na terenie Republiki Federalnej. I punkt, który jest może najbardziej pocieszający, choć nie jest kontaktowy, to fakt, że polska granica jest oddalona od nawet z zachodniej granicy Niemiec ledwie o kilkaset kilometrów. Czyli w najgorszym przypadku można w miarę bezkonfliktowo i bezproblematycznie wrócić i przygotować się na kolejny, znacznie lepiej zorganizowany wyjazd. Ale żebyśmy nie narzekali tylko na samych Niemców względem obcokrajowców, to chciałbym przytoczyć może jeden przykład z gazety Frankfurter Allgemeine, jednego z bardziej poczytnych czasopism na terenie Republiki Federalnej Niemiec, uważane za centrowo, czy czasopismo Centrum, albo nawet lekko mieszczańsko-konserwatywne, gdzie są przytaczane przykłady ludzi, rdzennych Niemców z wykształceniem wyższym, którzy muszą korzystać nawet z dożywiania opieki społecznej. To znaczy, że poziom zasiłków, z jakimi kiedyś, czy jakimi Niemcy się chlubili na terenie Europy czy świata, spadł do tak niskiego rzędu, że przy obecnej praktycznej stopie inflacji w dziedzinie środków codziennego użytku, czy to środków higieny, czy w szczególności żywności, jest niewystarczający. Proszę Państwa, narzekaniem nigdy nic nie zmienił. I takim highlight w zakresie Republiki Federalnej Niemiec miało być w minionych miesiącach wprowadzenie tak zwanego Bürgergeld, czyli pieniędzy obywatelskich. Pojawiło się kilka audycji, czy też doniesień prasowych, doniesień w ramach sitcomów z osobami, które dostają tego typu świadczenia i osobami, które nie dostają. I okazuje się, że rodzina, na przykład pięcioosobowa, gdzie ojciec rodziny pracuje w dobrym zawodzie na pełnym etacie, a jego partnerka w ramach tak zwanej pomocy albo też etatu częściowego, otrzymują mniej z wypłat niż podobnego typu rodzina żyjąca tylko z zasiłku typu tych pieniędzy obywatelskich. No, w pierwszym momencie można się zastanowić, do czego doprowadzi to na rynku pracy. Jak mawiał swego czasu towarzysz Gomułka, z próżnego to i Salamon nie naleje. Czyli można by sobie postawić w sposób uzasadniony pytanie, skąd mają być czerpane te pieniądze, jeżeli społeczeństwo prawie że jest przekonywane do tego, iż lepiej pobierać pieniądze, niż je wypracowywać. No umówmy się, ktoś te pieniądze musi wypracować. I tutaj możemy się zastanowić, którego typu fundusze podlegają presji albo zachwianiu. Niemcy już tradycyjnie sympatyzowali z socjalizmem od szeregu dziesięcioleci. Jeżeli przypomnimy sobie rządy byłego kanclerza, jak się to mówi, altkancler w Niemczech, Helmuta Kohla, to poślizgnął się on na kolejnej elekcji, w momencie, gdy reprezentował chadecję, tylko na tym, że obniżył stawkę, która miała być wypłacana przy rencie społeczeństwu, o 3%. Ale gdy w kolejnej kadencji kanclerz Schröder obniżył tą stawkę o kolejnych 30%, nie było jakichś wyraźnych oznak niezadowolenia ani protestów społecznych. W tej chwili mówi się, iż stawka naliczana na rentę już nie jest czerpana nawet z wypłaty brutto, ale netto,
i to 48%. Jeżeli Państwo przyjrzycie się w różnego typu danych statystycznych, oficjalnych urzędów statystycznych z terenu Europy, to zauważycie, iż Niemcy znajdują się na tak zwanym samym szarym ogonie tych statystyk, czyli nie liczcie Państwo na renty państwowe w tym kraju. Jeżeli Państwo się wybieracie tutaj celem zarobku i zbudowania sobie określonego typu przyszłości, bardzo dobrze. Ale jeżeli chcecie w tym momencie być zdrowym, no to znowu jest kwestia, na ile zdrowi przyjeżdżacie, że może byłoby warto, naprawdę warto ubezpieczyć się prywatnie, ażeby nie popaść w mechanizmy, nazwijmy to po imieniu, niedomagającego aparatu służby zdrowia. Jak Państwo może czasem zaglądacie do obrad w Bundestagu, to doradca swego czasu rządu niemieckiego przez ostatnich ponad 10 lat, ten, który wprowadził system krytykowany dzisiaj za marazm i niefunkcjonalność z powodu chociażby w szpitalnictwie tak zwanego pieniądze, jak to się mówi, od głowy pacjenta, pan profesor Karl Lauterbach, był właśnie promotorem tej idei, która doprowadziła ten system do takiego, a innego stanu. Jak Albert Einstein powiedział, nie jesteśmy w stanie rozwiązać problemów w tych samych kategoriach, w których one powstały. Tyle tylko tytułem informacji. Podobnie, co się tyczy aspektu rentowego, jeżeli ktoś jest ubezpieczony prywatnie, też sam odpowiada za swoją rentę w dużej mierze. I tutaj, co się tyczy kompleksu tych wszystkich zagadnień, nie chciałbym dzisiaj przeciągać naszego spotkania. Chciałbym Państwu serdecznie podziękować za Waszą uwagę i czas i zaprosić Państwa na kolejne poświęcone tylko temu zagadnieniu spotkanie, w którym mam nadzieję będziecie Państwo mieli też szansę spotkać się z trochę bardziej szczegółową analizą i możliwościami ze strony ekspertów, jak chociażby ze strony mojego partnera biznesowego, kolegi Piotra Sikory. I tym optymistycznym akcentem kłaniam się nisko i żegnam tradycyjnym do usłyszenia i do zobaczenia. Drodzy widzowie, jeżeli doceniacie naszą pracę, cenicie wartościowe treści i chcecie być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube. W ten sposób zawsze będziecie na czas informowani o naszych nowych publikacjach i nie przegapicie żadnej ważnej relacji. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy program, pokażcie to, klikając łapkę w górę pod tym filmem. Wasze wsparcie motywuje nas do dalszej pracy i pozwala nam docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Dziękujemy Wam za każdą subskrypcję, każdy like i udostępnienie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.